przygotowanie do wymiany sprzętu dwuczęściowego. Upewnij się, że w zasięgu ręki masz wszystkie niezbędne do wymiany sprzętu przedmioty. Używając miarki do stomi lub indywidualnie przygotowanego wzoru, który wykonała dla Ciebie Twoja pielęgniarka stomijna, sprawdź rozmiar swojej stomi. Wycięty w płytce otwór powinien dokładnie przylegać wokół stomi tak, aby uniknąć podrażnienia skóry. Używając miarki do stomi lub indywidualnie przygotowanego wzoru, odrysuj długopisem rozmiar swojej stomi na płytce stomijnej. Następnie wytnij odrysowany kształt, zaczynając od środkowego otworu w płytce. Użycie zakrzywionych nożyczek znacznie ułatwi wycinanie. Po wycięciu stosownego otworu w płytce stomijnej jest ona przygotowana do założenia. Zakładanie sprzętu dwuczęściowego. Usuń folię zabezpieczającą z płytki tak, aby odsłonić hydrokoloidową powierzchnię klejącą. Zegnij płytkę w pół. Dopasuj wycięty wcześniej otwór do stomi. Upewnij się, że w trakcie naklejania płytki nie utworzyły się żadne fałdy i nierówności. Dociśnij naklejoną płytkę palcami, aby upewnić się, że dokładnie przylega w każdym miejscu do skóry wokół stomi. Teraz możesz nakleić worek stomijny. Tutaj zilustrowany został sposób zakładania sprzętu dwuczęściowego klejonego. Ten obrazek pokazuje sposób zakładania tradycyjnego sprzętu dwuczęściowego na klik. System dwuczęściowy może zostać użyty do zaopatrzenia każdego rodzaju stomi. Dostępne są różne rodzaje płytek i typy worków stomijnych, zarówno odpuszczalnych, jak i zamkniętych, a także urostomijnych.